nie dam rady, stary. Powiedz mojej śwince morskiej, czekaj, kani domowej, że ją kochałem. Janusz, nie zasypiaj. To koniec. Nie ma sensu mnie ratować. Snajper wastrzelił mnie w jajca. Okrążyli nas. Janusz, nie pierdol. To tylko komar. Cześć, ja jestem Brodaty, a po tej lekko śmieszkowej scence zapraszam was na kolejnego indyka. I tak, wiem, że teraz są grube premiery, one również się pojawią na kanale, w podpiętym komentarzu zostawiam listę tytułów, jakie będę ogarniać w najbliższym czasie. Przed wami dzisiaj produkcja KK Game Studio, albo KK, hehe. No taki suchy żarcik, która pojawiła się 1 lutego 2018 roku na platformie naszego pana jednego Gabena. Freeman, Guerrilla Warfare, która no nie rzuca się w oczy zajebistością na pierwszy rzut oka i też nie ma nic wspólnego z kultową postacią Gordona Freemana z serii Half-Life. Screeny na Steamie pokazują mapy taktyczne i FPS-a, strzelankę z pierwszej osoby. I w sumie tyle, nic więcej, ale patrzę sobie oceny dla tej gry, premiera na Steamie, wczesnodostępowa, 1 luty 2018 roku i w 2 tygodnie gra zdobyła 1500 ocen, jak na indyka, który nie ma za sobą żadnej wielkiej marki, albo znanego autora, albo wielkiej kampanii marketingowej. To bardzo dużo. 90% pozytywów. Ten brodaty kanał zajmuje się właśnie nieoczywistymi produkcjami w całej masie zagrajmowego, let's playowego szamba, szukając perełek, które gdzieś ten układ trawienno-growy czasami wyprodukuje. Masło maślone, ale powiem, że doceniam wasze docenianie. Mojego poszukiwania gier ciekawych. Dla was mam też jeden kluczyk dla tej gierki. Użytkownicy Discorda na kanale tekstowym Giveaway powinni to zauważyć, wystarczy zgodnie ze screenem pasnąć tam emotkę i tyle. Bot pokazuje, kiedy koniec giveawaya, warto wtedy być online, bo jak ktoś nie odbierze klucza w ciągu powiedzmy 24 godzin, to bot bierze kolejną osobę. Od w skrócie gry Freeman. Przez pierwszą godzinę rozgrywki i testowania tej produkcji myślałem, że jednak się trochę odbije. Z 10 razy zaczynałem nową grę, bo źle zrozumiałem, źle podchodziłem, nie potrafiłem, nie ogarniałem tej produkcji. Śmiem sądzić, że jeżeli ktoś z was zgarnie tego giveawaya i sobie zainstaluje albo kupi ten tytuł, to też na początku będzie trochę pupka piekła. O co chodzi fabularnie w tej grze? Trafiamy gdzieś prawdopodobnie na wschód Europy. Oczywiście świat jest fikcyjny, ale można to wyczuć m.in. po takim gromkim URA, kiedy zwyciężymy walkę z innymi partyzantami czy bojówkarzami. Mamy różne frakcje militarne, a naszym celem jest zapanować nad światem. Przypadkiem pewnie frakcje mają flagi przypominające czasami ruchy separatystyczne albo różne kraje separatystyczne świata, na przykład mamy tutaj flagę Katalonii, pewnie całkowicie przypadkowo. Cena tej produkcji na scence. Steam mówi nam 54 zł za wczesny dostęp w momencie robienia materiału, G2 wtedy miało za 52 z groszami. No, cena podobna w cholerę, ale zobaczymy, czy takiego FPS-a warto w ogóle brać. Startując grę, mamy jedynie dwa małe, niedoświadczone oddziały piechoty za sobą, a my jako dowódca jesteśmy nawet gorzej wyposażeni od nich samych. Mamy koszulę, pistolet, dwa granaty i w sumie tyle, ale poza tym też mamy ekwipunek jakby naszej grupy, naszego oddziału, gdzie znajdujemy na przykład jedzenie i tak, będziemy musieli karmić naszych separatystów, może jakimś kaszką albo mleczkiem, no i oczywiście musimy mieć tutaj też wyposażenie dla siebie samego. Wcielamy się w rolę lidera takich bojówek walczących o kontrolę świata. Problem jest tylko taki, że my mamy najbardziej przerąbane ze wszystkich. Wszystkie inne frakcje posiadają na przykład przynajmniej jedno miasto, nawet bandyci mają swoje jedno miasto, my nie mamy nic poza dwoma oddziałami. Ja w tej grze trochę źle rozpocząłem zabawę, od razu chciałem się klepać z innymi bojówkarzami, a to nie tak, bo mamy tylko 1000 hajsu i gra w pewnej mierze bazuje troszeczkę na przemieszczaniu się pomiędzy miastami, no i na przykład za którymś podejściem poszedłem trochę inaczej pod tą rozgrywkę, przejść się od jednego miasta do drugiego, zobaczyć co handlarze tam potrzebują i co można im dostarczyć i sprzedać drożej, plus pieniężyć niepotrzebne itemy na start, no i zamiast bojówkować się od razu zarobiłem kilka tysięcy na zwykłym handlu, by nająć jeszcze paru oddziałów i kupić sobie trochę amunicji też dla siebie, dla swojej postaci. Kiedy my chodzimy po mapie, chodzą też te oddziały przeciwników, więc ta mapa delikatnie, minimalnie troszeczkę żyje. Pierwsze starcie to był wpierdziel dla mnie, a nie dla przeciwnika. Ta produkcja ma wyróżniać się tym, że poza zwykłym strzelaniem mamy tutaj mapę taktyczną z góry, gdzie wydajemy rozkazy konkretnym różnym oddziałom naszej piechoty bojówkarskiej. Mamy też skrzynię z naszym wyposażeniem i niestety tutaj się odbiłem jak kauczuk. Za każdym razem, po każdej misji musimy się dozbrajać. Jeżeli wystrzelamy jeden magazynek, znów musimy ten magazynek przeciągać w wyposażeniu na pasek naszej postaci. No nie ma tego auto-uzupełnienia naszego bohatera, naszej głównej postaci, z tego
całego dużego ekwipunku naszej jakby frakcji. W trakcie misji mamy wybór strategii. Na przykład albo bronimy się do upłynięcia czasu, albo atakujemy na razie nieznane pozycje wroga. Trochę dziwny pomysł, bo jak licznik minie ten u góry, to widzimy gdzie są grupy przeciwników na mapie taktycznej, po prostu możemy z góry się z nimi klepać. No ale dobra, dziwne rozwiązanie dla mnie. Samo strzelanie z przeciwnikami jest już zaskakująco przyjemne. Pakują do nas z dużej odległości, wykorzystują przeszkody, czasami uciekają lub zachodzą nas nawet bokiem. Odległość trafienia jest tutaj mega przyjemna. To nie jest FPS z cyklu Kało w kupy albo Burdelfield, gdzie broń magicznie traci obrażenia na odległość większą niż 50-100 metrów. Tutaj wyjąłem pistolet, przymierzyłem w typa 100 metrów dalej, który się nie ruszał, 3 sekundy przymierzenia, spust i przeciwnik zszedł. Nareszcie gra, gdzie pistolet jest pistoletem. Nasz cel to sprowadzić liczbę przeciwników na danej mapie po prostu do zera. Warto kierować się głównie botami, bo one mają nieskończoną ilość amunicji. No ale nie są tak celne jak my osobiście, tak? Jeżeli weźmiemy snajpę i zaczniemy pakować do przeciwników z boku, no to my będziemy mieć na przykład 10 zabójstw, a nasze boty 2 albo 3. Co jeżeli sami zginiemy w trakcie takiej misji? My jesteśmy traktowani przez boty jako lider. Nasze oddziały starają się nas odeskortować jakby rannego w bezpieczne pozycje, bezpieczne miejsce. Obliczana jest jakość naszych oddziałów z jakością wrogów i ich ilością. Tracimy część albo praktycznie wszystkich naszych ludzi, wszystkie oddziały i budzimy się na mapie mając po prostu 1 HP. Z resztkami tych, co jednak przeliczając te wartości przeżyli. Podobnie przeciwnik. Tutaj pojawia się pewien absurd mechaniczny. Możemy stając obok przeciwników posypać hajsem, no i mamy od razu pełne składy ponownie. Tak? Nie musimy się udawać do miasta po to, żeby nająć nowych najemników, tylko po prostu nawet w środku dziczy otwieramy sobie interfejs naszego party, naszego oddziału, klikamy tam refill squads i po prostu z powrotem mamy ludzi. Tylko musimy mieć do tego pieniądze, więc w sumie, jeżeli mamy tutaj dużo pieniędzy, to praktycznie grę też możemy bez większego problemu wygrać. No i przystępujemy do walki raz jeszcze z tymi samymi botami, z którymi przed chwilą przegraliśmy. Podobny absurd mechaniczny jest w atakowaniu i zdobywaniu miast, które można tutaj rozbudowywać, ulepszać, obsadzać. Napadamy jakieś miasto, na przykład pierwsze miasto bandytów, no tracimy trochę ludzi, na mapie płacimy temu miastu odrobinę za możliwość skorzystania z jego zasobów, odnawiamy sobie ludzi w atakowanym mieście, tak, i odnawiamy ludzi sobie ponownie i atakujemy to miasto ponownie. Troszeczkę absurd, że to samo miasto, które oblegamy, to w tym samym mieście odnawiamy sobie ludzi, albo kupujemy sobie w tym samym mieście ekwipunek. Kto wymyślił takie spierdzielenie, to nie wiem. Po co nam zdobywanie miast w tej grze? Możemy w nich pobierać podatki nakładane na ludność, żeby sobie zarabiać, budować proste budynki dające plus X do czegoś, obsadzać garnizon, by wrogie oddziały miały problem z zdobyciem czy odbiciem tych miast. Przede wszystkim te miasta robią nam za bezproblemową możliwość handlu oraz uzupełnień. Ogółem zdobywanie miast jest dużo przyjemniejsze, bardziej dynamiczne, taktyczne i ciekawsze niż walka po prostu, bo są budynki, przeciwników też jest dużo więcej albo są dużo lepiej wyposażeni. No, gierka na razie cierpi też na zasadniczy brak różnorodności pól walki. Jest to albo pagórkowaty lasek z polanami, albo teren miejski. Zawsze ten sam, tylko atakowany z różnych stron. Frakcje, które z nami konkurują o władzę nad światem, prowadzą między sobą też wojnę. Jeżeli zaczniemy wspierać jakąś z tych frakcji, a z inną nasze stosunki się pogorszą, możemy spodziewać się napaści. Na przykład spotykają nas oddziały wroga, żądają od nas 5000 hajsu albo wpierdziel, tak? Albo walka. Tutaj warto zaznaczyć, że save w grze mamy jeden. Możemy go nadmieniać ile chcemy, ale zapis jest jeden, jakby jeden slot na save'a. Ciekawie wypada opcja wzięcia zakładników, chociaż bardziej można ich nazwać więźniami. Czasami przeciwnicy na przykład uciekają i po zwycięstwie mamy opcję, co z nimi zrobić. Możemy ich torturować, grozić im, wciskać im propagandę, prawie jak w naszym kraju, uwolnić albo rozstrzelać. To wpływa na ich morale, czasami tortury mogą niestety skończyć się śmiercią, ale dają opcję tego, by ci więźniowie przyłączyli się do nas jako darmowy oddział. No, trochę dziwnie to wygląda, najpierw gościa torturować, obrażać i w ogóle traktować kiepsko, a potem dać mu karabin do ręki, walcz za mnie, ale nieważne. Sprawa niezła, ale dopiero w walce z silnymi frakcjami, gdzie faktycznie przyłączenie oddziału na przykład snajperów zaoszczędzi nam wydanie kilku tysięcy na taki nowy oddział, no to ma troszeczkę sensu. Po kilku godzinach spędzonych Freeman Guerrilla Warfare trochę cisnęła mnie jednak schematyczność. To, co jeszcze trzeba docenić, to sporo update'ów. Pobrałem grę 11
stycznia 2018 roku, a do momentu robienia materiału, czyli 14 lutego, było chyba z 5, 6 albo 7 jakichś aktualizacji, dwa jakieś większe patche i kilka mikropatchy, więc no na razie jest okej, tak? Pod względem aktualizacji nawet za dużo. Przejdźmy do wrażeń negatywnych i rzeczy wymagających poprawek w tej grze pracy lub całkowitej zmiany w mojej ocenie. Po pierwsze, mało kiedy się zdarza, ale nie zgadzam się. Kompletnie nie zgadzam się z pozytywnymi ocenami tej gry. 90% ocen pozytywnych, łączny ranking bardzo pozytywny, to jest dla mnie, dla tej gry, coś, z czym się naprawdę nie mogę zgodzić. Niby 1500 ocen w tak krótkim czasie, setki komentarzy na Steamie, wszystkie newsy dla tej gry są polajkowane masakryczną ilość razy, komentowane masakryczną ilość razy, a ja tego jakoś nie rozumiem. Powód jest bardzo prosty. Freeman wydany został w mojej ocenie za wcześnie, bardzo mocno za wcześnie, i zawierał w dniu wydania kuriozalne błędy. Spłukałem się na snajperkę i amunicję do niej, tak? Okazało się, że snajpa nie działa. Po prostu nie ma w niej zooma. Tak, soczewka w snajperce, w lunecie, była zatkana jakimś gównem i zoomując widzieliśmy wielkie brązowe koło. No dzięki, tyle wydałem na snajper, żeby jej nie móc używać. W ręcznym granatniku podobnie, zresztą zoom w RPG-u? Może coś takiego istnieje, nie sprawdzałem. Granaty rzucamy na odległość 400 metrów nawet, tak, na połowę mapy, a ich eksplozja powoduje chęć zrzucenia słuchawek z głowy. Tak jakby ktoś wrzucił do miksera metalową łyżkę. Poważnie, po 7 godzinach już musiałem zmuszać się trochę do grania, bo robienie co rusz podobnie wyglądających scenariuszy walk pól bitew zaczęło mocno nużyć. Tutaj jestem kompletnie zdziwiony pozytywnymi ocenami, bo od siebie dałbym co najwyżej mocnego przeciętniaka tej grze. Ilość tych kuriozalnych błędów była wtedy po prostu niesamowita, spadanie przez świat, granaty wroga zabijające na miejscu cały nasz oddział, mające zasięg rażenia chyba na 20 metrów. No śmiesznie było, ale jak mówiłem, doceniam prawie codzienne poprawki i aktualizacje, bugfixy. Pewnie za jakiś czas tego nie będzie, tych błędów, tak? Freeman pojawił się trochę za wcześnie i nie oferuje w lutym 2018 roku więcej niż 5-6 godzin zabawy. W planach jest też cykl dnia i nocy, więcej unikalnych składów, na przykład medycy, drużyna z moździerzem, więcej terenów pod pola bitew, różnorodniejsze scenariusze, więcej broni, misje fabularne oraz opcje dyplomatyczne. Autorzy, KK Game Studio czy KK po naszemu, zdobyli bardzo dużo aktywnych użytkowników, m.in. na swoim Discordzie. Możliwe, że wiele rzeczy zostanie dopieszczonych bardzo szybko. Największą zaletą tej produkcji, jest ten system botów, gdzie wydajemy im rozkazy w zależności od klasy, składu, no różnie trzeba decydować o ich taktyce, na przykład żeby snajperzy mieli bardzo duży, otwarty teren, ale na przykład żeby stali za drzewami, tak? Szturmowcy, czy powiedzmy takie jednostki bardziej szturmowe, no nadają się na bliski kontakt, tak? MG, czyli powiedzmy tam karabiny maszynowe rozkładane, warto postawić w jakichś okopanych miejscach. Walka przeciwko takim składom, sterowanym przez komputer, kiedy my atakujemy, taktyczna walka, to wychylanie się za rogów, bardzo przyjemna mechanika strzału, ten opad pocisku, ten kop tej broni, te animacje opadającego tynku od strzałów tuż obok nas, to jest duży plus. Naprawdę bardzo mi się to podobało, że wychylam się za rogu, tak, gdzieś tam do kogoś strzelam, koleś strzela do mnie i ten tynk po prostu gdzieś tam odbryzguje się od ścian, naprawdę fajny efekt. Największą wadą jest jednak koszmarna schematyczność i robienie 50 razy tego samego po takich samych terenach bitew oraz czasami problemy sztucznej inteligencji. Na przykład bot leży za skałą, przed nami. My go obiegamy, on nas nie widzi i sobie strzela do naszych botów, które są gdzieś dalej. Mimo to, że dosłownie wbiegliśmy na ten, no, tą skałę i przeskoczyliśmy nawet tego bota, tak? Ragdole. Nagłe znikanie ciał, kiedy na nie nadepniemy, lub brak możliwości zlutowania przeciwnika, by uzupełnić sobie magazynek, kiedy on miał tą samą broń, co my. Nie ma takiej opcji, tak? Loot jest ogólny. Po zaliczeniu misji, czasami z 20 pokonanych przeciwników, mamy butelkę piwa, dwie paczki papierosów i sraj taśmę. I to jest loot. Nie mamy amunicji, nie mamy broni, tego typu rzeczy, więc loot jest tutaj narzucany, a nie realny. Dlatego od siebie, dla tej gry pozostawiam, wbrew ocenom na Steamie, mnie tylko jednak przeciętną, niebieską. Na Steamie zostawię ocenę w systemie kuratora neutralną, średnią. Niestety lajkacza, czyli oceny pozytywnej na Steamie, nie będzie, przynajmniej na razie, ale negatywniej też nie będzie. Ten tytuł nie jest bardzo zły, nie zasługuje na dislajkacza na Steamie, absolutnie. Trochę za szybko wydany, ale może to się zmieni na lepsze w trakcie 2018 roku. Na koniec tradycyjnie mogę zostawić scenkę końcową, dwa inne materiały po prawej stronie ekranu, po lewej stronie opcja pozostawienia subskrypcji tego bardzo indyczego kanału, który przedstawia bardzo nietypowe i niepopularne produkcje. Tyle.